Cześć, witajcie. Wokół smartfonów ze składanymi obudowami narosło mnóstwo mitów i nieporozumień. A ja w pewnym momencie uznałem, że używam tych smartfonów już na tyle długo, że mogę podzielić się z Wami moimi osobistymi opiniami na temat ich trwałości i wytrzymałości. Zaprosiłem do partnerowania temu odcinkowi oczywiście Samsunga, bo to w oparciu o jego smartfony będę wygłaszał moje opinie, ale podkreślam, Samsung w żaden sposób nie ingerował w moją opinię, jest to moja i wyłącznie moja opinia i moje zdanie. Jak możecie zauważyć, obecnie używam czwartej już generacji Galaxy Z Fold od Samsunga. Dlaczego wybrałem właśnie ten telefon? Moi drodzy, wybrałem go, bo daje mi właściwie wszystko, czego oczekuję od smartfonu do pracy. Robi przyzwoite zdjęcia i bardzo dobre filmy, ale przede wszystkim daje mi niezrównaną, nieosiągalną dla klasycznego smartfonu wygodę wprowadzania tekstu. Ten smartfon mogę sobie rozłożyć tak jak taki nieduży laptopik i cieszyć się dużą, wygodną klawiaturą i dość czytelnym polem tekstowym, a po skończonej pracy całość mieści się w mojej kieszeni. Być może nie wiecie, ale spora część materiałów, które oglądacie na tym kanale, przynajmniej w ostatnich latach, powstała właśnie na pokładzie foldów od Samsunga. Zarówno jedynki, jak i dwójki, potem trójki, teraz czwórki. Tak, ja wymieniam te smartfony co roku, ale to jest naturalna wymiana pokoleniowa, po prostu nowość to zawsze nowość, a nie wymieniam ich dlatego, że są zniszczone, zużyte czy zepsute, bo jak dotąd żadnego folda nie udało mi się, moi drodzy, zepsuć. I właśnie o tym jest ten film i tym się chciałem z Wami podzielić. Czy foldy mają u mnie taryfę ulgową? No nie mają. Używam foldów do pracy, do roboty. Mój syn używa flipów, a wiecie co przechodzi taki telefon w dłoniach nastolatka. W pracy jak to w pracy, zdarza mi się telefon upuścić, czasem o coś nim stuknę, czasem o coś nim zawadzę. Nierzadko ląduje w plecaku na dnie wraz z innymi sprzętami w rodzaju lamp czy statywów, a mimo to cały czas działa i jeszcze mnie nie zawiódł. Oczywiście rozumiem tych, którzy obawiają się o wytrzymałość foldów i flipów. Nie są to tanie urządzenia, ale wierzcie mi, nie są to smartfony specjalnej troski. Nie trzeba stosować wobec nich jakiejś specjalnie ulgowej taryfy. Wystarczą podstawowe środki ostrożności, tak jak w przypadku każdego normalnego smartfona. Moi drodzy, szklany wyświetlacz czy szklane plecki możecie potłuc, upuszczając dowolny smartfon. Czy to jest Fold, czy to jest klasyczny telefon, tak samo się może to potłuc. A czy da się uszkodzić wewnętrzny elastyczny wyświetlacz? Kochani, jak się przyłożycie, to i cegłę popsujecie. Oczywiście, że wewnętrzny elastyczny wyświetlacz daje się uszkodzić, chociażby poprzez nakłucie ostrym przedmiotem, na przykład końcówką długopisu. Do foldów macie dedykowane rysiki, podkreślam, dedykowane ze specjalną elastyczną końcówką, która nie zagrozi wyświetlaczowi. Palec też mu w żaden sposób nie zagrozi, no chyba, że będziecie mieli bardzo ostrego, długiego i twardego tipsa zamontowanego na paznokciu. No to wtedy może być już różnie, ale wiadomo, ekranów gwoździem przecież nie dźgamy, nie wolno tego robić. Na co jeszcze trzeba uważać? Aby czegoś nie przytrzasnąć, zamykając smartfon. Tu są magnesy, które łączą obie połówki obudowy, gdy telefon jest zamknięty. A magnes, jak to magnes, może przyciągnąć na przykład spinacz, klamerkę do włosów, coś w tym rodzaju. I kiedy ściśniecie ten przedmiot ekranem, no to da się również ten wyświetlacz uszkodzić, tak samo jakbyście to zrobili gwoździem. Natomiast możecie być spokojni, użytkując taki smartfon w normalny sposób, nie zepsujecie go. Naturalną obawą w przypadku foldów i flipów jest obawa o trwałość zawiasów. Kochani, te zawiasy są zrobione tak, aby nic się do nich nie dostało. Ja byłem z foldem i na plaży, w upał, i na śnieżnym stoku narciarskim w mróz. I ani śnieg, ani drobny plażowy piaseczek tam do zawiasów się nie dostawały. Cały czas zawias chodzi jak nowy. Tu naprawdę nie ma się czego bać. Zawias jest szczelny i tyle. Niektórzy z potencjalnych nabywców foldów i flipów mogą trochę obawiać się fałdy widocznej w miejscu, w którym wyświetlacz się składa. Kochani, również i w tym przypadku możecie mi uwierzyć, że to przestajecie zauważać po pewnym czasie użytkowania tego smartfonu. To w żaden sposób nie przeszkadza w jego użytkowaniu. Nie wpływa to w żaden sposób na to, jak odbieracie obraz na ekranie. Nie przeszkadza to pod palcem, a czasem nawet się przydaje, bo w momencie, kiedy korzystamy z telefonu nierozłożonego do końca, daje nam taką fajną, naturalną linię podziału na przykład pomiędzy klawiaturą, o której już wspomniałem, a polem roboczym podglądu tekstu, dajmy na to. Zatem ta fałdka może mieć również
i pewne swoje zalety, a wadą z całą pewnością jest. Ja bym ją nazwał cechą. Cechą, która może kiedyś zniknie, ale na razie jest to nieodłączna cecha charakterystyczna każdej konstrukcji tego rodzaju. Podkreślam, każdej. W opiniach zarówno na tym kanale, jak i na stronie mgsm.pl często przewija się temat odklejających się folii z foldów i flipów. Czy te folie się odklejają? No cóż, ani ja, ani mój syn korzystający z flipów jeszcze tego nie doświadczyliśmy, chociaż ja przypomnę, korzystam już z 4. folda. Nas ten problem jeszcze nie dotknął, ale to nie znaczy, że oczywiście on nie istnieje. Może się zdarzyć, że ta folia zacznie się Wam odklejać. Co wtedy należy zrobić? Biegiem do serwisu, kiedy tylko zauważycie pierwsze niepokojące objawy. Nawet jeżeli będzie się Wam gdzieś podskórnie wydawało, że trochę dramatyzujecie i przesadzacie. Nie, to żadna przesada. Kiedy tylko widzicie, że coś złego zaczyna się dziać z folią na ekranie folda czy flipa, biegiem do autoryzowanego serwisu Samsunga. W żadnym wypadku nie wolno próbować tej folii odklejać, zastępować jakąś inną. Nie wolno jej przypadkiem podklejać czymkolwiek, bo i o takich pomysłach słyszałem. W żadnym wypadku. Tylko i wyłącznie filmowy serwis Samsunga. Wtedy możecie liczyć, że Wasz telefon szybko i sprawnie zostanie przywrócony do pełnej sprawności. Folia wróci na swoje miejsce, a elastyczny wyświetlacz będzie chroniony tak jak należy. A zatem, moi drodzy, nie bójcie się foldów i flipów. One nie są tak delikatne, jakimi się zdają być. Tak jak powiedziałem, foldów używam do roboty. Wierzcie mi, że gdyby to był telefon zawodny, łatwo ulegający uszkodzeniom, delikatny, ja bym go nie używał. Po co miałbym się męczyć z narzędziem pracy, które jest nieefektywne, które często ląduje w serwisie? To, że korzystam już z 4. generacji foldów. Kolejny sezon używam takiego telefonu i nie mam ochoty na zmianę, jest chyba najlepszym dowodem, że ta konstrukcja jest solidna i niezawodna, jest wytrzymała. Gdyby taka nie była, zmieniłbym ją na jakąś inną. A skoro do takiej zmiany nie dążę, no, to znaczy, że chyba jest wszystko w jak najlepszym porządku. I oczywiście nie przymuszam Was do zakupu folda czy flipa, ale mogę Was zapewnić, że nie trzeba się tych smartfonów bać. A kiedy już wypróbujecie, wierzcie mi, powrót do klasycznego telefonu nie będzie łatwy. I to wszystko, co chciałem Wam na ten temat przekazać w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy, a firmie Samsung dziękuję za to, że wsparła ten odcinek. Do zobaczenia, cześć.